Druk nummer 568 referuje Magdalena Matyła. Paragraf pierwszy. Ustawa listy rankingu zadań do realizacji w 2014 roku wyłała zadanie powierzone do zespołu nr 2 podmiotu wyświetlenia według załącznika do uchwały. Realizacja zadań nastąpi do wyczerpania przydanych środków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik na odwrocie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Ławik, proszę, Krzysztof Kraczek. Dwie sprawy. Po pierwsze, co do chodników, to wtedy przyznam, że kształt tego projektu mnie pozytywnie zaskoczył. Myślę, jak wychodziłem na komisję, to myślałem, że będzie dużo problem. Może nie to, że ze wszystkimi pozycjami się zgadzam, no, ale raczej jeżeli chodzi o chodniki, to w miarę jestem pozytywny. Nie będę walczył w tej pozycji, bo to nie ma sensu. Tylko co do dróg, bo na komisji przyjęliśmy takie założenie, że drogi, ta lista ma służyć temu, żeby te drogi zostały wycenione. Tylko nie wiem, po pierwsze nie wiem, czemu jeszcze nie zostały wycenione, mimo we wrześniu przygotowywaliśmy wstępną listę rankingową, ale to jest już w tym momencie mało istotne. Tyle obawiam się, że jeżeli przyjmiemy uchwałę w takim kształcie, to jest podstawa prawa na przykład do realizacji ulicy Gajówki, ulicy Podkarnik, mimo że założenie pana komisji było, żeby dokonać wycenę, prawda? I dopiero potem na sesji lutowej ewentualnie zdecydować, które drogi będziemy realizować. I dlatego uważam, że to powinno się te dwie listy połączyć, umieszczając drogi na końcu połączonej listy, wtedy nie ma ryzyka, że na przykład ulica Gajówka wejdzie do realizacji bez wyraźnej decyzji rady, prawda? I jak najbardziej chcę podać wycenę tej ulicy, wycena będzie, ja się argumentem przeciwko realizowaniu tych przedsięwzięć, ale po prostu boję się, że przyjęcie w takim kształcie uchwały daje podstawę prawną do wykonywania tych dróg. No a skoro przyjęliśmy na komisji zupełnie odwrotne założenie, to chciałem zgłosić poprawkę łączącą te dwie listy. I zanim się tą poprawkę przeczytam, to po drugie, to chciałem zwrócić uwagę, że powinniśmy pamiętać o tym, że przy okazji realizowania kanalizacji w Przodowałach swego czasu obiecaliśmy mieszkańcom, że po realizacji dzielnica sfinansuje nakładkę. Wiele wskazuje, że w 2014 roku będą prowadzone prace. Na pewno będą prowadzone prace na nietoperzy. Na nietoperzy. No i teraz pytanie, co w takiej sytuacji? To warto by tutaj współpracę jakoś z wodociągami nawiązać, żeby wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Bo dokładnie jakie to byłyby koszty, jakiego rozkaz finansowania, bo żeby potem to nie było problemem do tej inwestycji, no to tym wydaliśmy pewnego rodzaju słowa. No. A co do poprawki, to poprawka brzmi, w założeniu do uchwały łączy się pozycje chodniki i drogi, wszystkie zadania umieszczone w punkcie chodniki umieszcza się na początku połączonej listy. Z kolei zadania znajdujące się w punkcie drogi stawia się na końcu tej listy z dodaniem następujących dopisków. Drogi po słowie utwardzenie oraz remont drogi przy pozostałych ulicach, to jest, który nie ma dotacji utwardzenie. Powstała wskutek połączenia pozycja, otrzymuje nazwę chodniki i drogi. No to jest po prostu taki techniczny zabieg, niczego to nie zmienia, tylko gdyby ta filozofia, którą komisja przyjęła, na pewno została zrealizowana. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie wcześniej. Sytuacja jest taka, że... Ja mogę mówić? Bardzo dziękuję. Sytuacja jest tego typu, Szanowni Państwo, że właśnie dlatego podejmujemy teraz tą uchwałę w takiej formule, żeby zrobiono wycenę. W sytuacji, kiedy połączymy drogi z chodnikami, czyli uzyskamy pozycję 11 do 15, tak? Wycena zatrzyma się, podejrzewam, na pozycji, tak ona się zatrzyma na pozycji, jeśli chodzi o chodniki 7-8, ponieważ mamy 613 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy na remonty i pani inspektor dokona wycen mniej więcej do wysokości kwoty, jaką dysponujemy. Stąd niedokonane zostaną wyceny ulic w ogóle. To tak a propos, jeśli chodzi o podejście CIFIT-u. A dlaczego nie wyzrobiono nam wycen z tamtych uchwały? Właśnie taki powód usłyszeliśmy z panią przewodniczącą Komisji Infrastruktury, że nie będą nam wyceniać na podstawie listy rankingowej bez wskazania konkretnych rzeczy do realizacji kolejności. Co oznacza nie mniej, nie więcej, że tam było na tyle dużo pozycji, że ZIKIT odmówił wyceny wszystkich pozycji po prostu. Ale wyceniali najpierw jakiś fragment, 5 pozycji, a potem dopiero myśmy decydowali. No właśnie, i właśnie ta uchwała też ma... Dobrze, pana Andrzej był pierwszy. Chodzi tylko o wycenę, to nic.
na razie no, nie. Szanowni Państwo, może tu Jurku, żebyśmy, przepraszam Panie Andrzeju, żebyśmy nie wprowadzali w błąd. Nie chodzi wcale tylko o wycenę. To jest lista zadań do realizacji w 2014 roku. To nie jest lista do wycen. Natomiast na podstawie tej chronologii, którą ustawiamy, ZIGIT przygotuje nam wyceny i ustawienie osobno chodników, osobno dróg daje nam możliwość, że na upartego możemy poprosić chodniki do wysokości środków i drogi do wysokości środków, bo podejmiemy decyzję, ile będzie chodników po wycenie dopiero. Jeżeli połączymy... Musimy jeszcze ustalić, prawda? Ja myślę, że wskażemy do realizacji no już, jeżeli poznamy wycenę dróg, czy układamy się. Ale kolejność jest w pewien sposób zachowana. Jeśli damy drogi od pozycji 11, to wejdą od pozycji 11. W związku z czym, proszę Pana, moment Pana życzę. Dziękuję. Nie chciałbym zapytać się ponownie, co z ulicami Toperzy i Roczną, które mają zostać zrealizowane w tym roku i proponowałbym, żeby dopisać do treści uchwały w pozycji drogi te dwie ulice warunkowo, bo nie wiemy, czy będzie zrealizowana, czy nie będzie. Zapomniałem o wodociągu, że będzie, ale różnie to z tym bywa. Znaczy to jest tak, jeżeli Państwo uznacie, że tak nasz dopisać, dopiszemy, natomiast nikt nigdy nie powiedział, że jeśli wodociągi zrobią kanalizację na przykład we wrześniu tego roku, że my musimy zrobić w tym roku napadkę. No to musimy mieć tego świadomość. O ile cały ten remont tych ulic przegorzała, jak szedł, prawda, to szedł tak, że nam robiono kanalizację wiosną i później. My nie mamy żadnej oficjalnej informacji z wodociągów, że będą kładli kanalizację. W związku z powyższym trudno było podejmować taką uchwałę. Ale jeżeli Państwo uważacie, żeby dopisać, to proszę dopisać. Proszę, Marzeka Krzysztof. Ja mam pytanie odnośnie chodnika na Mocinie, którą to stroną? Po stronie szkoły. I czy faktycznie będzie do końca, bo tam nie jest do końca do Świerkowej, tam kawałek jest zieleni. To jest do Świerkowej. Ja powiem szczerze, do końca, czyli do tej posesji, która jest za szkołą, tam gdzie jest chodnik. My nie robimy, nie budujemy chodnika, my remontujemy chodnik, czyli tylko ten, który istnieje. Proszę Krzysztof. W tym mi popieram tutaj wniosek Pana Andrzeja, że powinno się te pozycje pisać, żeby pamiętali o tym, żeby była sytuacja jasna, że tam, że ta potencjalnie będzie potrzeba realizacji zadań przez dzielnicę. Druga sprawa, jaką mamy gwarancję, że jak podejmiemy teraz taką uchwałę, to inspektorzy na przykład nie rozpoczną realizacji na przykład ulicy Żagiewskiej czy ulicy Podkarów. Powiem w ten sposób. Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby inspektorzy zaczęli jakikolwiek chodnik bez pytania, czy mają go zaczynać. Nie zdarzyło się. W związku z powyższym, jakby nie mogę domniemywać, że złamią zasady dobrej współpracy, które istniały do tej pory. Jestem poproszę wniosek. Ja już wiem, że w tym mieście widziałem i mało co mogę zdziwić. Te bardziej te to, no. Druga sprawa, co my możemy piśmę po prostu wystąpić na cenę tych konkretnych pozycji. Proszę napisać pisma, komisja, ja wystąpię. Tym bardziej, że prawdopodobnie kwota, prawda, to będzie... Ale szanowni Państwo, no, przecież możecie na komisji napisać, że jesteście członkami komisji pismo, ja wystąpię, no jaki problem? Naprawdę, pytanie, czemu nie możemy wystąpić pismem? Nie wiem, bo Państwo nie wystąpili, no. Ale ja jako przewodniczący nie widzę takiej potrzeby, więc nie występowałem. Widzę, że jest pewna procedura, my się jej trzymamy i ona funkcjonuje. Zgodnie z tą procedurą, to co też dobrze, szanowni Państwo, to są pytania z takiej kategorii, co by było, gdyby było. Ja wiem, że współpraca co roku była bardzo dobra. Nie zaczęto żadnego chodnika bez wiedzy co najmniej komisji radnych i robiono według kolejności uchwały, jaką podejmowaliśmy do realizacji. Nie zdarzyło się, żeby ZIKIT zmienił sam kolejność jeszcze. Ale co? Są dwie listy, ale nie będą to drogi. Ale to jest każdy wybieg, proszę połączcie i będziemy robić tylko chodniki. Ja nie mam nic przeciwko, to jest Państwa decyzja zaraz w głosowaniu. Natomiast tak jeszcze a propos chciałbym dodać, szanowni Państwo, ja chciałbym też powiedzieć, to taka dygresja, proszę się za to nie gniewać. Co do ulicy Gajówka, to na piśmie daliśmy zobowiązanie mieszkańcom, że zrobimy im utwardzenie. Jakoś rada nie chce się wywiązać. Więc to żeby tylko a propos wywiązywania się z obietnic i tym podobnych rzeczy. Ja przepraszam na to, ale to ja nie chcę polemizować na ten temat. Czy do projektu uchwały? Proszę. Co
do krajówki będą fotografie, dokończą budowy. A co wiemy, to rozmawialiśmy o tej na komisji. Byłem na tej komisji, pan radny też na niej był. Nie ma potrzeby tego fałkować w kółko. Każdy z nas wie, że czeka na to będzie realizować same chodniki tym obu, tylko uważam, że powinniśmy na sesji lutowej, jak dostaniemy wyceny, wtedy będą jakąś drogę dać na przykład wyżej, żeby weszło do realizacji. To jest tylko taki formalny wybieg, żeby nie, no, nie wytrzymali tej dyskusji. Zaryzykuje ten formalny wybieg odwróci właśnie stan rzeczy, nie będzie żadnej wyceny, żadnej drogi. Ale to jest Państwa decyzja. Proszę Państwa, wpłynęły dwie poprawki. Jedna poprawka to jest autorstwa Krzysztofa Chwarciaka. One są dotyczące różnych rzeczy, w związku z tym głosujemy według kolejności składania. Pan Krzysztof Chwarciak składa poprawkę, aby w skrócie mówiąc drogi dopisać do listy chodników, czyli ulica Rajówka, jest pozycja 11 i tak dalej. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Krzysztofa Chwarciaka? Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Szanowni Państwo, poprawka została odrzucona. I przechodzimy do poprawki autorstwa pana Andrzeja Buziaka. Dodaje się do listy rankingowej. No, generalnie chodzi o dopisanie nakładek ulicy Nietoperzy i Ubocznej. Rozumiem, na pozycji 6-7 w drogach. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa pana Andrzeja? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została odrzucona. Zatem przechodzimy do głosowania projektu uchwały w brzmieniu, który został złożony przez komisję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała została przyjęta.